Dzisiejszy dzień konferencji uważam za najciekawszy, pomimo tego, że niestety zaspałam. Spowodowane to jest naprawdę ogromnym zmęczeniem i bardzo intensywnym programem wydarzenia. W każdym razie targ rozmaitości na konferencji był niesamowity, ciekawy, inspirujący. Wiele nowych projektów, inspiracji, pomysłów. No po prostu wszystko, co można sobie wymarzyć w kontekście edukacyjnym. Możecie wyobrazić sobie, jak ten dzień, jak to targowisko wyglądało. Piętro hotelu zajęte przez kilkaset standów z ciekawymi projektami. Odwiedziłam dzisiaj ich bardzo wiele. Nauczyłam się m.in. tego, jak robić fotografię 3D, czy wykorzystać Aurasme, czy OneNote'a, czy Sway'a w ciekawy sposób dla edukacji. Nawiązałam też bardzo dużo kontaktów, z tych najciekawszych mogę wymienić na przykład Hongkong czy Australię. Jesteśmy umówieni na Skype'a w klasie i na realizację kilku ciekawych projektów dla nauczycieli. O tym, co zaskoczyło mnie dzisiaj najbardziej, opowiem na wieczornym live'ie. Czekajcie. Do usłyszenia.